Krzysztof Stawiarski, kłaniam się nisko. 17. Festiwal Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej trwa. Właśnie przed chwilą rozpoczął się konkurs młodych wykonawców. Pierwszy z zespołów już występuje, a nam w naszym studiu festiwalowym udało się złapać jeden z zespołów. Chłopaki z zespołu DIS są ze mną. Przedstawcie się i powiedzcie, jaką rolę pełnicie w zespole. Dzień dobry, Jakub Truszkowski, jestem gitarzystą zespołu DIS. Cześć, Patryk. Jestem wokalistą i gram na syntezatorach. Kuba, Santiago, gram na basie i pomagam Patrykowi w śpiewaniu. Cześć, Nick, gram na perkusji. Pozwolicie, że będę okropny i nie będę się dzielił mikrofonem. Chłopaki, kiedy założyliście zespół? Jak ta wasza przygoda się zaczęła? Może ja odpowiem. Początek zespołu w sumie możemy datować tak na około 2018 rok, gdzie na jednej z grup facebookowych znalazłem ogłoszenie naszego aktualnego basisty o tym, że szuka ludzi do grania. Później to przerodziło się w coraz większy skład. Później po pewnych zmianach związanych z członkami zespołu aktualna forma zespołu trwa od około 3 lat, więc w tym składzie prosperujemy już właśnie tyle czasu. A jaką muzykę gracie? Gramy rocka alternatywnego z elementami metalu. Po prostu taką, która nas kręci. Jednym z waszych zadań będzie wykonanie coveru utworu Miry Kubasińskiej. Jaki kawałek wybraliście i dlaczego? W zasadzie ja zacząłem przeglądać płyty Breakoutu. I pierwsza płyta, której zacząłem słuchać, jak poleciał Co to za człowiek, to wiedziałem, że to właśnie jest to. A czy dodaliście smaczków, które kojarzą się z waszym graniem? No chcieliśmy do tego podejść tak swoim sposobem, tak? Także ja tam zrobiłem jakiś zarys z syntezatorami, potem chłopaki dograli swoje partie. No i zobaczymy dzisiaj, jak to brzmi. Czy to jest wasz konkursowy debiut, czy może jesteście stałymi bywalcami takich konkursów? Naprawdę mówiąc, to jest nasz pierwszy raz. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie. Bardzo, bardzo jest nam miło. Ostatnio w maju wydaliśmy naszą płytę debiutancką Impulsive i chcielibyśmy ją rozpromować i wtedy szukaliśmy jakichś form promowania swojego zespołu i moja wspaniała dziewczyna, która tutaj z nami jest, bardzo ją pozdrawiam, znalazła informację właśnie o tym festiwalu. Bardzo mi się spodobało, że jest poświęcony tak jednej artystce i no i marzyliśmy od tego momentu, żeby tu zaistnieć, więc spełniamy swoje marzenia nie tylko o tym, żeby tu być, ale też żeby w ogóle wystąpić na festiwalu, bo jest to pierwszy, miejmy nadzieję, że nie ostatni. Czy możemy się troszeczkę więcej dowiedzieć o waszej debiutanckiej płycie? No powiedzmy, tam jest 10 kawałków, jest tam fabuła, są kawałki przeplątane między sobą i ogólnie to była taka droga, raczej długa, bo robiliśmy tą całą płytę w przeciągu 5 lat prawie. Odkąd zaczęliśmy razem grać. Wszystko sami. Tak. No i nie było nad nami żadnej wytwórni, żadnego nadzoru i to wspaniałe doświadczenie. Ogólnie każdy tam znajdzie kawałek dla siebie, powiedzmy. Fani bardziej takich rockowych, metalowych też mają coś posłuchać. Jak ktoś chce sobie puścić coś na chillu, żeby w tle leciało, też takie kawałki mamy tam. Jaka jest wasza przyszłość najbliższa? Aktualnie mamy w planach jeszcze kilka festiwali, na których zagramy. Między innymi jeden festiwal w Kozach. Natomiast później chcemy wrócić do tworzenia nowych utworów i wydawać jeszcze więcej utworów. Chłopaki, nie przedłużamy. Ja wam życzę powodzenia. Oczywiście wszystkim zespołom życzymy, aby zaprezentowali się jak najlepiej. Przesłuchania konkursowe trwają. Zapraszamy na dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury, bo naprawdę się dzieje. A nasze studio festiwalowe wraca o godzinie 19:00. Do zobaczenia, do usłyszenia.